Hejo, witajcie, z tej strony Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Two Worlds Epic Edition. Witam w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, w poprzednim odcinku udało nam się odnaleźć gniazdo białego smoka. Ja już tego questa oddałem typkowi, który skierował nas do kolejnego miejsca, gdzie podobno będzie epicka walka, pojedynek smoków. No i z tego białego smoka musimy wziąć podobno jakiś element powietrza, coś w ten deseń. I nie wiem, czy tu nie chodzi właśnie o relikwię powietrza, czy ja tą relikwię oby na pewno zabrałem, ale wydaje mi się, że tak. Ale tego questa wykonam. Musimy iść. O kurde, tu mamy kolejnego skorpiona. Fajnie się skitrał. Od razu go pokonam, bo to zawsze dodatkowy exp. Kurde, przyznałem sobie tego oktagona, żeby zwrócił uwagę. O, super, nam tutaj fajny kryt wszedł. Do kolejnego poziomu brakuje nam 1000 punktów doświadczenia niecałe, także ten exp naprawdę teraz bardzo szybko zapierdziela. Który mamy poziom w ogóle? 36. Tu mam kolejny poziom, zdobyłem wcześniej, spoko. Damy sobie tak i damy sobie jeszcze w naciągnięcie początkowe. Dobra. Super. Także jeszcze 3 punkty muszę rozdać w naciągnięcie początkowe i wtedy ucznictwo będziemy mieli na maksa. Oczywiście nie liczę jeszcze tych umiejętności, czekajcie. Gdzie to jest? O tych. Bo tutaj mamy umiejętności aktywne. A mi bardziej zależy na umiejętnościach pasywnych, słuchajcie. Czyli te, które są po lewej stronie. Jeszcze kamienna skóra by się przydała, ale to może innym razem. Dobra, teraz tutaj mamy teleport. Ja już tutaj wcześniej byłem, tylko że tak sobie eksplorowałem, ale tego smoka jeszcze tutaj nie było. O, jest, leży sobie. Tam jest chyba ten piaskowy, tak? Smok piaskowy. Dobra, ja go zabiję od razu. Nawet nie próbuj, gościu. Pyk. Walka z tymi smokami jest naprawdę bardzo prosta. Jak te kryty wchodzą, to naprawdę te obrażenia są masakrycznie duże. A w ogóle on mi praktycznie nic nie robi, nie? Z tej kuli ognia. A tu są dwa smoki! Halo! Ej, tego nie zauważyłem, drugiego. Ale spoko, dam sobie radę z dwoma smokami. Czemu by nie? Dobra, jeden nie żyje. Pięknie. Chciałbym do niego podejść i zaatakować go po prostu mieczokami, ale boję się, że mi wypierdzieli raz i na hita spłynę, więc wolałbym nie ryzykować. Jeżeli kurde od kamiennego golema wypieprzyłem się na hita, a teoretycznie smok powinien być lepszy, nie? No to boję się, że naprawdę... Bo tą kulą ognia mi naprawdę nic nie robi, a jakiś tam super ochrony przed ogniem to nie mam właściwie. Pięknie! I kolejny poziom, zobaczcie. To mi się podoba. Dobra, pyk. Raz, dwa, trzy. Pyk i pyk. No i super. Co my tutaj mamy? Smocza łuska jak najbardziej. Wymagana magia 10. Lol. Mogę to jakoś ulepszyć? Mogę. Spoko. A z tego smoczka co nam wyleci? Fajnego. Z każdego w ogóle jakieś te laski wychodzą. Dobra, to weźmiemy. I teraz biały smoczek. Kolego. Zdobyłem coś, czy nie? Chyba tak. Chyba już coś zdobyłem, więc... Aha, to już od razu tego questa nam zaliczyło. Po zabiciu tych smoków dwóch. Więc chyba nawet nie musimy wracać do tego ziomka całego. Ale wiecie co, ja do niego wrócę, zobaczymy. Tak na wszelki wypadek. Czekajcie. Kurde, zobaczymy. Bo niby teoretycznie powinno mi tutaj zaznaczyć na mapie, że questa musimy oddać, ale kurde, niczego nie ma. Z tymi kamiennymi golemami to ja nawet nie walczę. Pewnie obrażenia byłyby dużo większe, gdybym miał jakąś broń obuchową. No niby mam ten właśnie młotek, ale to nie chcę ryzykować, bo ja na hita spływam. Dobra, szybki zapis.
Smocze legowisko. Tutaj też mam jakieś, kurde, legowisko związane ze smokami. Ale żadnego smoka tutaj nie widzę. Całe szczęście. Totalna pustka. Właściwie przydałoby się też odnaleźć jakiegoś handlarza, dlatego że ja mam tych rzeczy tak dużo w tym ekwipunku już, że przydałoby się to sprzedać już. A, tam mamy te, warny. Hello! Dobra. Dziękuję bardzo. Aha, na hita spłynął, także musiał nam naprawdę jakiś potężny kryt wejść. Okej. Spoko. Przydałoby mi się jakieś lepsze bronie jednoręczne. No niby to co mam jest naprawdę bardzo spoko, ale ja bym chciał coś jeszcze bardziej kozackiego. Także będziemy musieli na pewno odnaleźć jakiegoś handlarza. Tu mogę z czymś połączyć? Nie, nie mogę. Szkoda, wielka. Ozdobna włócznia. Tam mamy wejście w ogóle do jakiejś świątyni lub coś w ten deseń. Zaraz zobaczymy, co my tam znajdziemy. Aha, kolejne warny. Nie zauważyłem tego. Kurde, tych obrażeń naprawdę dużo mi już nie robią. Czy walczę, kurde, ze smokiem, czy z warnami, to naprawdę, jak widzicie, bardzo mocno jesteśmy w stanie wytrzymać. Spoko. Zaatakowałem jednego i się tutaj, kurde, jak z kapelusza, nie? Wsypały te warny, ja cię kręcę. Dobra, najpierw, kurde, tego szamana. Leży. Ciekawe, czy mogą wejść jakieś kryty, kiedy ktoś mnie atakuje magią. Dziękuję. Ja sobie wejdę oczywiście do tej świątyni, do tej, nie wiem, do tych podziemi i zobaczę, co my tam znajdziemy. Jakoś tak naszła mnie wielka ochota na to, żeby sobie poeksplorować teren. Strzały bojowe. Czekajcie, czy ja te strzały mam i czy mogę je połączyć? Mogę. Patrzcie. Świetnie. Nie wiem, po co te karty zbieram. I tak raczej w magię już na pewno nie pójdę, no ale... Jeżeli to mi nie zabiera żadnego miejsca w ekwipunku, to mogę sobie zbierać. Nogawice płytowe, ulewa ognia. Wow, tego jeszcze nie miałem. Tego skilla. Tylko loch mumii. Mamy jakieś lochy mumii. Czy mogę tam wejść? Mogę tam wejść. Dobra, zapisujemy grę i wchodzimy do środka. Robimy wielką rozróbę. I właśnie nie wiem, czy z tą miejscówką będzie związany jakiś quest? Pewnie tak, ale... Ale mimo wszystko zobaczę, co my tutaj znajdziemy. Mumia. Aha! No to zajebiście. Musimy uważać. Przed ogiem niby mamy jakieś tam rezisty, ale przed trucizną to już nie cholery. Musimy uważać, żeby nas nie pyknęło. No tych szkieletów to się nie boję, bo one mi tam dużo nie robią właściwie. O kurwa, ile tych zombiaków tutaj jest. Wiecie co? Zapisałbym sobie grę, żeby, wiecie, jak zginę, to żeby nie rozpoczynać tam od początku. I znowu mnie dziabnął. Mikstur już nie mam. Także zajebioza. To się wszystko zapowiada. Chyba, że jakimś cudem, kurde, level wbije. O, już mnie trafił. Ej, nie, dobra, jest źle, jest tragicznie, czekajcie. Zwiększa zręczność, to mnie nie interesuje. Zwiększa obronę fizyczną, zwiększa atak 90, czemu ja tego nie mam? Czekajcie, zwiększa żywotność, nie, zwiększa żywotność, zręczność też nie, zwiększa siłę woli, o, to będzie lepsze, kurde.
Taki pierścień fajny mam i z niego nie korzystam. No mam coś do, żeby się uleczyć, cokolwiek. Cholerka jasna. I chuj, i chyba po mnie. Dobra. Trzeba tą grę wczytać. Czekajcie, ten pierścień sobie założę. Zwiększa, gdzie to było? Zwiększa siłę woli. Gdzie jest kurde ten pierścień, który miałem? Tutaj, nie? Chyba nie, to nie tutaj. Tutaj też nie. O, tutaj. Byk. Okej. No zostawcie mnie! Obalił mnie, kurwa! Aha, w ogóle ten kryt nie wszedł. Zajebiście. W ogóle nie trafiłem. Jak ja tą grę uwielbiam momentami. I zobaczcie, kurde, ile tych potworów się tutaj wysypało. Mi trafił. Ja oczywiście spodziewam się, że... z tego... Z tych szkieletów mogę znaleźć jakąś miksturę leczniczą, więc jeszcze się nie poddaję. O, już mnie trafił. Wiecie co? Zobaczę, czy taką miksturę tutaj znajdę. Byłoby naprawdę miło, proszę, znajdź tą miksturę, nie rób siary, gościu. O, rany, chyba umieram. Tak, umieram. Ja pierdolę, a gdybym nie potrzebował mikstury, to by tego było tutaj od cholery. I chyba ginę, chyba że znajdę jakąś szybko, jakiś kuferek lub coś ten deseń. Szybko biegnij! Run! Tego nie da się otworzyć! Po mnie. Kurde mać! Zaraz się wkurzę, naprawdę. Zaraz się zdenerwuję. I to tak poważnie. Czekajcie, gdzie był ten pierścień? Tutaj. Znowu mnie trafił! Jakim kurwa prawem? Te szkielety mnie wkurwiają za przeproszeniem. Mhm. Skąd się tego tyle tutaj wysypało, ja się pytam. Oj. Ej, czy on padnie ten szkielet w końcu, czy nie? Dobra, leży. Tylko żeby nas teraz nie trafiło to dziadostwo. Aha. Run! Czemu temu szkieletowi nie biorę żadnego życia? O co chodzi? LOL. Chyba zaraz sobie, wiecie, odpuszczę chyba tą miejscówkę. A ile nam brakuje do kolejnego poziomu? O Jezu, sporo. Po mnie. Albo i nie. Trzeba tego... Czekajcie, najpierw tego łucznika zabiję. Czemu że tych obrażeń nie robię? O co chodzi? Czy niby robię, ale bardzo małe. A gdybym go łukiem zaatakował? Jak sobie sprawdzę. Ej nie, no łukiem robię mu dużo większe obrażenia. O co tutaj chodzi? Także będziemy musieli go chyba łukiem... Aha, tutaj miałem z tyłu tego. Kaplicę. No to zajebiście. Ja tu się męczę, a mogę po prostu podejść troszkę do tyłu. Tylko że ona mnie już nie leczy. Uleczyła mnie tylko raz, tam małą ilość życia mi przywróciła. Ale to chyba wszystko.
O, tra mnie uleczyła. Gin w końcu. Odtrutka, o, to się przyda. Na pewno. Chyba pierwsza odtrutka, jaką w tej grze znalazłem, nie? Ej, bez kitu. Okej. O, kolejna mumia. W ogóle się w teksturach zbugował jeszcze. Oczywiście niby mógłbym się zająć tym wątkiem głównym już, ale kurde, jakoś tak korcą mnie te korytarze i tak dalej. Dobra, tutaj na szczęście mamy tylko do czynienia ze szkieletami. One mi tam obrażeń wielkich nie robią, więc nawet nie muszę się jakoś przed nimi chronić. Tym bardziej, że tak bardzo szybko padają. O kurde, kolejna mumia. To już wycofujemy. W razie czego mam tam odtrutkę. Kurde, chodź tu, nie uciekaj mi. Być może w tym miejscu, ile nam brakuje do kolejnego poziomu? Tak, wydaje mi się, że w tym miejscu na pewno uda nam się wbić kolejny poziom. Kurde, trafił mnie. Elegancko. Nie wierzę w to. Czekajcie, mam tą odtrutkę. Gdzie ona jest? Tutaj. Pyk. No i zadziałała. Hajsu mam sporo, za ten cały hajs, który mam, będę musiał sobie kupić mikstury. O, mikstura życia, jak miło. Bierzemy. Ale wracając, za ten cały hajs, który mam, może nie cały, przesadziłem, bo tyle na pewno tego towaru nie znajdziemy. Ale będę musiał sobie kupić tych mikstur, nie? Tak dużo, ile będę tylko mógł. Tym bardziej, że zbliżamy się już do końca gry i na pewno będą jakieś tam końcowe bossy lub coś ten deseń. Także trzeba będzie to ogarnąć sobie. Dobra, elegancko. Tutaj mamy, widzę, kuferek. Pyk. O kurde, co my tutaj mamy? Zbroję płytową. Kurde, ładną ochronę tutaj nam zapewnia, ale nie możemy korzystać z dwóch broni, więc od razu dziękuję bardzo. Tutaj mamy płytowe. Płytowe. Zwiększa siłę woli. Półpłytowe buty, ale czy one są lepsze od tych moich? Nie, na pewno nie. Dobra. To weźmiemy tylko to. Okej. Znowu te ruiny to jest coś ala... Autozapis mi się zrobił. To jest coś ala taki labirynt. Tutaj byłem. Ale jeszcze północną, wschodnią część tej mapy nie mam przeszukanej. Czekajcie, tutaj już zbliżamy się do wyjścia. Więc ja sobie pójdę tutaj, skręcę w lewo i w prawo. I tam będzie kolejny korytarz, którego jeszcze nie udało nam się przeszukać. I tutaj w lewo jeszcze skręcimy. Dobra, tutaj nas na pewno nie było. Albo byłem jednak? Albo nie byłem? Nie było mnie. Dobra, spoko. Mistrzowski zamek. A w zamku półpłytowe... to mi się podoba. Bieremy. Zielony długi łuk. Nie biorę go. Hełm płytowy. Mam lepszy na sobie. Tutaj też mam lepszy. Szmaragd. No te fanty dupy nie urywają, szczerze mówiąc. Także naprawdę bez szału. Tu już chyba wszystko przeszukaliśmy. Dobra, możemy stąd ruszać dalej. Tylko tutaj jeszcze widzę, że mamy jakąś część korytarza nie przeszukaną. Czekajcie, jakbym skręcił, to jest korytarz w lewo. Jest korytarz w lewo, dobra. Także jeszcze tutaj nas nie było. Gdzieś to nas prowadzi na dół. Z tego co widzę. Tak jest.
Tutaj też mamy, widzę, jakieś... jakieś skrzyneczki. Także być może tutaj uda się znaleźć jakieś fajne fanty. O kurwa, mumie. Ej, czekajcie, że ich nie zauważyłem. Lol. Dobra, trzeba uważać. Trochę tych mikstur na szczęście mam. Kurde, nie trafiłem. Tutaj musimy liczyć na tego, na kryty. Bo widzicie, jakichś super obrażeń temu szkieletowi bez kryta nie robię. Ale gdyby te kryty jeszcze wchodziły, nie? To naprawdę... Kurde mać! Gincie, łajzy. Właściwie z krytem też, kurde, szało nie ma. Właściwie wydaje mi się, że tym łukiem chyba lepsze obrażenia bym zadał. Oła. Albo i nie. Dobra, nie kombinujmy. Kurde, mocne te szkielety są, bardzo mocne. Ale to dlatego, że... A czekajcie, jakbym miał broń obuchową, moment, to tak sobie sprawdzę dla testów. Okej? Aha, tak to wygląda, ale to kryt tam wszedł, to dlatego. Czekajcie, zrobimy sobie tak, tu sobie zrobię tak, w ten deseń. Ten miecz sobie założymy i to będzie w ten sposób. O! To będzie git. Pyk, pyk i pyk. Tylko w drugiej łapie, czyli tutaj. O, tutaj. Też powinien mieć broń... co jest? Coś mi się zbugowało. Zobaczcie, co się kurwa dzieje. Lol. Tylko tutaj w tej drugiej łapie zamiast miecza też powinien mieć jakąś broń obuchową. Zwiększa obronę... O! Zwiększa obronę fizyczną. To już oczywiście biorę. Bo obrona fizyczna jest najważniejsza. Zbroja płytowa. Tamtą widzieliśmy lepszą. Ale jest dużo mikstur leczniczych. To już jest coś. Także naprawdę było warto. Mistrzowski zamek. Ej, zobaczcie, wszystkie wytrychy chyba stracę. Lol, nie mogę tego tworzyć. O, super, mod bojowy. Ale tu jest... Dobra, wiecie co? Pyk. Super. Czekajcie. I tutaj damy sobie... Tutaj damy sobie... Ale nie, bo tak to nie działa, czekajcie. Aha, ha. Widzicie? Tak to nie działa. Jedną rękę tylko mam wolną. Cholera jasna. No nic. No nic, słuchajcie. Będziemy musieli pozostać przy tym. Dobra, ale ten młot bojowy, on jest dużo lepszy od tego, od tamtego miecza. Dobra, niech tak będzie. To prawda, wyglądam dosyć głupio, no ale... Trudno. Nie, nie podoba mi się to. Czekajcie, to wyglądam lamersko strasznie. Gdzie jest ten miecz w ogóle? Okej, dobra. W ten sposób. Tu przeszukaliśmy, tu mamy kolejny zaawansowany zamek tym razem. Wielki drewniany łuk, fala mrozu, płytowe rękawice. Pyk. Wzmocnione widły. Ej, fajne obrażenia tutaj. Tutaj mają te widły, kurde, wziąłbym sobie. Ale dobra, nie kombinujmy. Ruszamy stąd, słuchajcie. Było warto, naprawdę bardzo fajny przedmiot tutaj znalazłem. Ale tu właściwie mamy jeszcze jeden korytarz do przeszukania. Pierdziele, te ruiny są naprawdę gigantyczne. Ale to w sumie spoko, bo sporo expa nam wleciało. Kurde, tak mówiłem, że być może uda, że na pewno uda nam się wbić tutaj kolejny poziom, a jednak mam wątpliwości. Jeszcze ktoś dzwoni na domofon, nie wiem czy to słyszycie, ale ja nie odbieram, mam to gdzieś.
Kogo my tutaj mamy? Czy tu będzie jakiś szkielet? Dobra, a nie, tutaj są te. O, szkielety są. Widzicie, te obrażenia są dużo lepsze, kiedy mam broń obuchową. Zobaczcie na to, co tu się dzieje. I to bez kryta, takie obrażenia. O kurwa, co tam jest? Coś tam jest. Coś tam ewidentnie jest, słuchajcie. Wiecie co, zapiszę lepiej grę, bo dawno tego nie robiłem. Ała. O! Kurwa! Ej, tych kurde mumii jest za dużo już tutaj. Kurwa, trzeba uważać. Ty pieprzony łuczniku, jak śmiesz mnie atakować. Ale widać tu różnicę, naprawdę. Kurde, padają jak muchy. Ała! No i elegancko. Dobra, wyleczymy się. Co my tutaj mamy? Kurde, pełno skrzynek. Tutaj jeszcze jakiś ołtarz, a na ołtarzu... A, tego wziąć nie mogę niestety. Tych skrzynek otworzyć nie mogę. Właściwie wytrychy mi się już kończą. Słabe... Słabe... czy te strzały mogę z czymś połączyć? Też nie mogę. Płytowe rękawice nas nie interesują, buty kolcze też nie. Także tutaj bez szału weźmiemy sobie tylko miksturę. I coś, wszystko? Tylko jedna mikstura? A nie, tu mamy kolejną skrzynię. Ale nie mogę jej otworzyć. Serio? Taka bieda tutaj była? Aj no bez jaj. Naprawdę zawiodłem się. I to tak bardzo. Niczego tutaj nie było, właściwie. Ale... Czekajcie, tu mamy kolejne korytarze, ja pierdziu, naprawdę gigantycznie, nie spodziewałem się, że ten, że eksploracja tego miejsca zajmie mi kurde cały odcinek, właściwie. Aha, rozpłynęły się na hita. LOL. Te mumie są też jakieś, widzę, podatne na strzały. Elegancko. Teraz tak, rozdam sobie oczywiście, tak jak mówiłem, naciąganie początkowe. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra. Troszkę będę musiał życie zainwestować. Let's see. Zwiększa ochronę przed błyskawicami o 10. A, wezmę. Czemu by nie? Właściwie to przeszukam tą, te ruiny, no i na tym zakończę odcinek, słuchajcie, bo już naprawdę trochę trwa. A uwierzcie, nie spodziewałem się, że tak długo zajmie mi eksploracja tego, tego miejsca. Myślałem, że to będzie, że te ruiny będą dużo, dużo, te podziemia będą dużo, dużo mniejsze. Jak widzicie, ciągną się i się ciągną do cholery. Czekajcie, gdzieś tutaj musimy iść i... Nie, tą część mapy przeszukałem, to jeszcze tutaj. I tu jest ostatni korytarz już. A ta mumia. Dobra. Jak widzicie, naciąganie początkowe daje radę. Dużo szybciej mi teraz tą, ten łuk naciąga. Pyk. No i elegancko. Superowo, także cała jaskinia, całe podziemia zostały przeszukane. Co my tutaj mamy? Co to jest, cholera jasna? To jest jakiś kurde item, ale nie jest pokazane.
A nie, tylko mogę to zapalić albo zgasić. Ja myślałem, że to ja to mogę wziąć. I co, i nic? Niczego tutaj nie ma? Serio? Bo skrzynki otworzyć nie można. Lol. No to bieda trochę. Bieda, bieda, bieda. Dobra, wypierdzielamy sobie, słuchajcie. A bo wiecie co, na tym zakończy ten odcinek. Słuchajcie, udało nam się wybić kolejny poziom, czyli tak. Jest okej, okay, jest git. Słuchajcie, na tym zakończy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, subujcie, komentujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Co będziemy robić? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę kontynuował wątek główny, czy może jednak będę dalej eksplorował. O tym przekonamy się w kolejnym odcinku. Na ten czas ja się z wami żegnam. Do zobaczyska, trzymajcie się i cześć!